witamy w 41. GNM Plus, a ze mną jest... Tadam. Witam serdecznie, Paweł. Cześć. Nie ma Mateusza Zdanowicza, jest z wami Mateusz Widut, bo Zdenio jest, no cóż, chory na gardło, więc gdyby za bardzo był... dużo by nie powiedział, to nie? To prawda, a gdyby był kobietą i gdyby to był WF, byśmy powiedzieli, że Zdenio jest niedysponowany. No, tak. Można by tak powiedzieć. No to zaczniemy od standardowego pytania, czyli w co ostatnio grałeś? Wiesz co, ostatnio katuję mocno Tekken Tag Tournament 2. No, recenzja odbyła się ostatnio w niedzielę w audycji Gramy na Maxa. Zresztą, jeżeli jesteście ciekawi mojego zdania na ten temat oraz w ogóle zdania naszej audycji na temat właśnie tej gry, koniecznie przesłuchajcie Gramy na Maxa na gramynamaxa.pl, a skoro słuchacie GNM+, no to jesteście na tej stronie, albo na YouTubie, to też druga sprawa. Więc koniecznie, bo zdecydowanie warto sięgnąć po ten tytuł, to jest kawał dobrego kodu, w końcu Namco Bandai wydało Tekkena, w którego można się wdrożyć, wciągnąć i nie jest to taki trudny calak. A w coś jeszcze grałeś? Czy to wszystko? Wiesz co? Potrójny experience w Gears of War 3. A, no tak, spowodował, no tak. Że wróciłem Wielki do fan. Tej gry. Tak, spowodował, że wróciłem do tej gry. No i Horda oczywiście ponad wszystko. No i granie po sieci, głównie w Gearsy. Także to jest dla mnie najważniejsze. No i przez to, że w końcu udało mi się nabyć, chociaż jeszcze czekam na właśnie taki trochę większy telewizorek 3D, to będę odświeżał różnego rodzaju tytuły od God of War Volume 1, Volume 2, Shadow Ico i tak dalej, Shadow of the Colossus Ico. Także będę do tego wracał, już nie mogę się doczekać, kiedy jesień taka pełna, piękna przyjdzie, bo chyba też tak masz, że podczas jesieni się najlepiej tobie gra. No najlepiej się gra, ale też zazwyczaj mam najmniej czasu. Akurat na jesieni jakoś dużo obowiązków jest. Szkoła te sprawy, wiadomo. No. Mhm. A ja w co grałem? Ja standardowo w nic za bardzo nie grałem, bo wiadomo, szkoła. FTL dalej sobie cisnę. Ty chyba ostatnio w drugą część niczego grałeś. Nie, żartuję sobie. No. FTL, nie wiem, czy wiesz, co to za gra, taka... Zupełnie nie, właśnie. Z Kickstartera taka fajna... No to jest jeden z pierwszych tytułów, które w ogóle został zasponsorowany przez tych wszystkich graczy i pojawił się, został wydany. To robiło dwie osoby i ogólnie to jest taka, no nie wiem, strategia RPG. Masz jakby kontrolę nad statkiem, takim, nie wiem, taka kontrola zarządzania. Aha. I po prostu to jest takie RPG, że tam przez galaktykę tam sobie lecisz i tam napadają cię inne różne statki i ogólnie musisz zarządzać tym całym statkiem, tam strzelać w odpowiednie miejsca. Fajne jest, naprawdę. No, na przykład masz pożar na statku. Wow, super. Ale czekaj, możesz normalnie sobie gaśnicą niby to zgasić, ale wiesz, możesz otworzyć okna. Znaczy okna, nie wiem jak to się nazywa na statku. Po prostu śluzy, powiedzmy. Śluzy i ci to wyssać. Gaśnie, bo wtedy nie ma tlenu, nie? Szok. Takie różne, nie, no to super, różne fajne bajery. Ale dobra, pędzę ją kupić. Już gadaliśmy to w 40 GNM Plusie. Dobra. No to przejdźmy do pierwszego tematu, którym jest Dishonored. Tak. Prawda, to... za 3 dni wychodzi, bo to GNM Plus we wtorek się pojawia. Tak, jak więc... Kuby Wojewódzkiego. Dziś jest wtorek. Właśnie. I mamy pierwszą ocenę. CVGI postawił Dishonored 9,5 na 10. To dużo jest, bardzo. Co jest dla mnie trochę zdziwieniem, zważywszy na to, co ja widziałem w ogóle na Gamescomie. Jak ale ta ja ci powiem tak zupełnie szczerze, że z takiego mojego drobnego gamescomowego doświadczenia wychodzi, że te gry, które nam się zawsze podobały na Gamescomie, potem okazały się krapami, a te, które były krapami, potem okazywały się dużym zaskoczeniem. No i nie, tak bo, w większości przypadków było. Bo z tym Dishonored to akurat całą godzinkę spędziłem, to chyba najwięcej w ogóle, co na Gamescomie dało mi się z jednym tytułem w ogóle ograć go i tak dalej. Godzinka z Dishonored. No właśnie, ale to chyba trzeba być jakby od początku z tą grą, żeby zrozumieć, co tam trzeba robić. Jak w ogóle w to grać, bo tak trochę czułem się zdezorientowany i tak dishonorowany. No, dziwnie było. CVGI postawił tą 9,5 i chwalił tutaj, że gigantyczną wolność mamy w trakcie rozgrywki, idealne wyważenie momentów akcji i skradanki. To dobrze. Oraz ekscytujący i wiarygodny świat. No to jest bardzo ważne w takiej grze. No. Czyli pewnie będzie dużo szczegółów, które będą składać się na cały ten świat. No na to czekam, lubię tego typu tytuły tak dopracowane. A co zadziwiające, z minusów, choć dla mnie to są raczej plusy, wymienia się ogromną ilość niezależnych NPC, które potrafią odwieźć nas od głównego wątku gry, czyli że tam... Że jest tak wolny świat i tak pełny, że możemy pójść sobie gdzieś tam za kimś i spędzić godzinkę z Dishonored. Właśnie, to jest dla mnie raczej plus niż no minus, nie? Tak, znaczy ja wolę takie gry zbite i liniowe osobiście, bo tak, po prostu.
Jeszcze jest wymieniony czas, jaki, nie wiem, przyjdzie nam spełnić na zrozumienie i zapomnienie, zapoznaje się z mechanizmami tytułu, jako minus, to też. Jako minus. Też. No tak, no bo jeżeli za długo jednak czasu spędzamy zapoznanie się, nie wiem, czy grałeś w taką nawalankę dwuwymiarową BlazBlue, Calamity Trigger albo Continuum Shift. Nie, nie, nie. Przejście tutoriala w tej grze zajmuje tak dużo czasu, ale okej, nauczysz się rzeczywiście grać wówczas w nawalanki i poznasz od początku do końca, czym jest Aerial Block, Aerial Backdash i tak dalej. Ale przejście tego zajmuje naprawdę sporo czasu, także jeżeli musimy aż tyle wiedzieć na temat gry, żeby w nią grać, nie wiem, czy to jest dobre. Najlepsze są zawsze te proste gry. Znaczy, ja mam właśnie taki cytacik jednego z twórców z Arkane Studio a propos w ogóle tej czasu gry, jakie przyjdzie nam poświęcić na przejście całego Dishonored. Mi ciche przejście bez zabijania kogokolwiek zajęło 22 godziny. To czas potrzebny na przejście gry bez zaglądania w każdy kąt i to osobie, która zna już wszystkie rozwiązania. Niedoświadczonym graczom powinno więc zająć to jeszcze więcej czasu, więc jeśli gra zajmuje 2 godziny osobie, która ją stworzyła... 22 właśnie. No tak. To bardzo dużo. No to jakby rozumiem ten minus, że tam potrzeba dużo czasu na zrozumienie całej mechaniki. No tak. Więc, ale... Pomyślałbyś, że 22 godziny? No właśnie, na taką grę? Dla twórców jeszcze. W ogóle w tych czasach? 22 godziny? No to jak... FPS? No właśnie, to jak Darksiders 2. Więcej w Darksiders jeszcze było. Ale to dla twórcy, więc ja myślę, że tutaj w Dishonored będziemy grać dłużej. Ze 35 godzin nam zejdzie lekko. No, może ze 30. Nie, czasem też są naciągane te wyniki. No tak, specjalnie tak się mówi, żeby tylko przyćmić Call of Duty i Medal of Honor. Na przykład Medal of Honor chyba było, że 8 godzin, fajnie, 3,5 godziny przeszedłem. No ale biegłeś, robiłeś... No jak biegłem? No tak, serio, na średnim poziomie, no 4 godziny, tam było 3 i nie wiem, 50 minut. Ale przebiegłeś tę grę. Chowałeś się? Nie. Robiłeś Rambo. Leroy Jenkins i wszystko. Nie, no jak trzeba było się chować, była jakaś trudna sytuacja. To naprawdę 4 godziny ci to zajęło? No. Ja właśnie dlatego ja lubię... się zawsze zastanawiałem, odwrotnie mam na przykład w Call of Duty, zawsze jest, że jest 6 godzin, a ja tak naprawdę przychodzę 12. W tę grę w 8, 10. No, ja zawsze gram na najwyższym poziomie trudności, potem się denerwuję, uciekam od tej gry i wracam do niej po pół roku. No i rzeczywiście, na weteranie zajmuje to kilkanaście ładnych godzin. Ale mi na średnim poziomie trudności zajmuje 8-10 godzin, proste. Więc tak się dziwnie dlaczego. Nie pożyczałem ci Batmana Arkham City? Nie, nie pożyczałeś. Kurczę, nie. Halo, drodzy słuchacze, czy ktoś z was może wiedzieć, gdzie jest mój Batman Arkham City? Muszę zdobyć z powrotem tę grę i od dzisiaj nie pożyczam gier. Koniec off top. Ja sobie na move.pl zamówiłem, pamiętam. Jeszcze fajnym takim steelbooku przyszło. No weź, daj spokój, zgubiłem grę. Wracając do Dishonored, wiem, że oni walki z bossami sobie chwalili. Właśnie, ja mam tu też cytacik, więc... czytam. Uwaga, czytaj. Wydaje mi się, że... Czekaj, zapowiem cię, bo to tak nie może być. No dobra, no. Czytać będzie Mateusz Widut. Wydaje mi się, że nigdy nie czuliśmy potrzeby wprowadzenia monstrualnych bossów. Zdaje się, że ta funkcja stanowi pewien dogmat. Czyż czasami nie jest ona wspaniała? Jedną z moich ulubionych gier wszechczasów jest Shadow of Colossus. Jeśli zaliczysz wszystkich bossów, zobaczysz podejście do tego zagadnienia, jak zrobiono z niego całą grę i stworzono coś naprawdę wspaniałego. Powiesz wow. Uważam, że jest to jedna ze 100 najlepszych gier wszechczasów. My skupialiśmy się na czymś innym i zwracaliśmy szczególną uwagę na to, by unikać dogmatów, na których opierają się gry wideo. Czytał Mateusz Widut. Tak, ja bardzo lubię, kiedy są bossowie. Dogmaty, jest. Dogmaty, co to w ogóle za słownictwo tutaj jest? Zaanonsować dogmat chcielibyśmy. Ale ja sobie chyba w ogóle nie wyobrażam jakby Dishonored z jakimiś takimi monstrualnymi bossami. No, na czym to w ogóle miałoby polegać? Nie? A grałeś nie w Zelda, wróć w Metroida? O właśnie, tam byli moim zdaniem jedni z najlepszych bossów. Nie najlepsi, ale jedni z ciekawszych bossów, bo każdego przechodziło się inaczej. Trzeba było odkryć nie tylko świecące punkciki, które wiadomo, że się zawsze strzela, tak jak Krzysiek Gonciarz opisał w wybuchających beczkach właśnie, dlaczego wybuchające beczki, bo jak widzisz beczkę, zawsze do niej strzelisz, ona zawsze wybuchnie. No tak samo jest z bossami. Skoro się świeci ten punkt, tam napierdzielamy. Tam trzeba było naprawdę jakiś tlen odciąć, coś tam wywalić, jakąś antenę zrzucić. To mi się podoba. Takich bossów oczekuję od Dishonored i trzymam kciuki, czy tak właśnie będzie. No, bossów nie będzie w końcu. To nie będzie. No nie będzie, no nie bo oni na co innego postawili. To ja nie zrozumiałem tematu, przepraszam. Więc dlatego się zastanawiałem. Co ja gadam? Zastanawiałem się. Nie, to ja nie zrozumiałem, co przeczytałeś i nie podoba mi się to. Chcę bossów. Nie będzie, no bo jakby to wyglądało. W skradance, boss, wielki. No, daj sobie spokój. No co? Ale skradanka, nie? No,
No to, to nie jest Metal Gear Solid. No tak, i Big Bossa nie będzie. Dobra, kończymy ten więc, temat. Więc się wypowiadajcie, czy w ogóle kupicie Dishonored, czekacie, czy... Dajcie w ogóle znać. Odczekujecie, czy chcecie bossa w Dishonored. I na YouTubie, i piszcie na Gramy na Maxa.pl w komentarzach, piszcie na Facebookach, facebook.com łamane przez Gramy na Maxa.pl. No i subskrybujcie nasz kanał. O. No, a zapraszamy. My teraz wracamy z tematem związanym z Sony. Sony. Pan Yoshida w rozmowie z dziennikarzami z Gamasutry stwierdził, że winę za słabą sprzedaż PlayStation 3 ponoszą poniekąd zewnętrzni deweloperzy, którzy niedostatecznie wsparli przenośną konsolkę na początku jej kariery. Czyli PS Vita. Wow, tak. Tak, tak. Tutaj mam nawet cytacik. Jedną z rzeczy, która nas zaskoczyła i rozczarowała, była niższa liczba zewnętrznych spółek wspierających nasz sprzęt po premierze. A przecież PlayStation Vita to najlepszy przenośny sprzęt oferujący głębokie przeżycie. No oferuje te głębokie przeżycia, no, to oferuje, na pewno. Tylko że nie ma jakby tytułów, które pozwalają przeżyć. Gramy w przebrzydkie gry z PlayStation 1 na konsoli mega nowej generacji, która ma pół roku na rynku, jest już trzeci, dziewiąty, ponad pół roku, więcej nawet, 7 miesięcy. No i nie mamy w co grać, mamy dosłownie garstkę tytułów, a wygląda na to, że Wii U będzie miało dużo więcej tytułów startowych niż w tym momencie po 7 miesiącach ma PlayStation Vita. No ale to nie jest trochę takie dziwne obarczać innych ludzi za to, że po prostu nie robią gier. No to było sobie kupić kilka studiów i kazać im zrobić gry na premierę, żeby się to sprzedało. No tak. Wtedy konsola by się sprzedała, no, a nie z 3DS-em później. Też był taki problem, zobacz. No, ale teraz widać, wyciągnęli lekcję i na Wii U będzie. Na Wii U będzie, mam poniekąd, nadzieję przynajmniej. Zobaczymy. Mam nadzieję. No ale właśnie, to mi się podoba w Wii U, że to będzie trzeci gracz, który wchodzi na rynek, wraca jak gdyby na rynek, no bo przy GameCube, Xboxie i PlayStation 2 rzeczywiście walczyły te trzy firmy o graczy i hardkorowych, i casualowych. Przy Wii U już tak nie było. Przy Wii, tak nie było. No teraz Wii U wraca do gry, no i trzymam kciuki, ale jeżeli chodzi o PlayStation Vita i 3DS i PS Vita mają ten problem, że nie ma w co grać, tylko... Nintendo zawsze jest takim cwaniakiem, który nawet jak nie ma w co grać, to i tak się dobrze sprzedaje i tak rządzi. No bo to jest w ogóle niesamowite. Chyba, bo im chodzi po prostu o sprzedawanie konsoli, a nie to, czy ludzie się bawią, czy się nie bawią i tak dalej. Nintendo jakby wydało płytę z muzyką dla głuchych i tak by ją sprzedało. No właśnie. To jest niesamowite. Bo jest Nintendo. Bo jest Nintendo, to jest niesamowite. Więc, ale to też jakby 3DS to jest troszeczkę inna konsolka, chyba bardziej, no nie wiem, na inne produkcje nastawiona, każdy ma jakiś ale swój gust. Kurczę, zobacz, że jaki zalew był tytułów na UMD, na PSP. To po prostu mała bania, po jakimś czasie było tak dużo tych gier, ale po jakimś czasie, no też no nie właśnie, oczekujmy po 7 miesiącach. No właśnie, na początku też nie było zbytnio różowo. Yoshida powinien wziąć się też w garści i jakoś zmobilizować ludzi do działania, żeby robili więcej gier na PlayStation Vita, tak mi się wydaje. Ty już kupiłeś tę konsolę? Nie, ale ja w sumie zamierzam, bo chyba jeden z tam z przedstawicieli z Sony, nie wiem, Europa albo USA, Europa albo USA powiedział, że będzie obniżka. Będzie. No jak ma nie być, jak to się nie sprzedaje za taką cenę jakąś. No ale jeszcze wcześniej, nie wiem, miesiąc temu powiedzieli, mówili, że nie, no, 3DS nigdy, w żadnym razie. Nintendo nigdy w historii swoich konsol nie obniżało ceny tak szybko, jak obniżyło w przypadku 3DS-a. Bo też się nie sprzedało, tak. Więc no, wiesz, jakie to jest. Ciekawe. Właśnie, co sądzicie na temat 3DS-a i na temat PlayStation Vita? Piszcie w komentarzach koniecznie. Interesuje nas to, czy macie już tę konsolę, czy gracie, w co gracie i czy warto w ogóle w to grać i jak się sprawdzają trofea na PlayStation Vita. No my jeszcze nie mieliśmy okazji, mimo usilnych próśb w stronę Sony Computer Entertainment Polska, jeszcze złapać za tę konsolę. A my wracamy zaraz też z tematem branżowym. Jakim branżowym? Cliffy B. Oh no, Cliffy B. Cliffy. On strasznie nie lubił tego wyrażenia, jak ktoś od chyba dwa lata temu powiedział, proszę się do mnie nie zwracać, Cliffy B. Jestem Clifford albo jestem Beszyński. No, no nie ma Cliffy B. No tak. Beszyński. No i cały, chyba w tamtym tygodniu cały świat obiegła Clifford. Informacja. No, nazwalibyście swoje dziecko Clifford? Clifford! No, jak taki piesek. No właśnie, ale robi dobre gry. No, no, no. Robi. Znaczy, obiegła informacja na swojej stronie, znaczy na stronie Epic Games po prostu napisał, że odchodzi z branży. O, oh, no. Ja sobie tutaj też przeczytam, bo jak zawsze mam cytacik. Proszę bardzo. Jestem w tej branży od kiedy byłem nastolatkiem i poza ostatnim rokiem, gdy zrobiłem sobie wagary, pracowałem non-stop i wrosłem w ten biznes. Jak mawia Mike, czyli szef Epic Games,
I teraz, gdy dorosłem, czas na bardzo oczekiwaną przerwę. Będę tęsknił za projektami, testami gier, debatami i przede wszystkim za ludźmi. Epic zatrudnia tylko najlepszych i codzienna praca z każdym z nich to była wielka radość. Nieważne, czy zatrudniono go tygodnie, czy dekady wcześniej. Byłem szczęściarzem, bo udało mi się zajmować różnymi dyscyplinami. Od kodu przez grafikę, aż po marketing i PR. To było cenne i pouczające doświadczenie. Jestem pewien, że każdy projekt, który powstaje, czy to w Epic, czy People Can Fly, lubi Impossible, będzie pierwszej jakości, zadowoli i graczy, i krytyków. Ale ładnie napisał, no nie, ładnie to tak się takie PR-owskie pożegnanie. Fajnie. Tak, do zobaczenia. Pewnie wydymali mnie na kasę, ale żegnam i cieszę się, że było przynajmniej przyjemnie. Nie, no, no. Nie, ciekawe o co chodzi. Nie, powiedział, że sobie robi przerwę, więc nie tak, że kończy. Zmęczył się po prostu? A mi się wydaje, że sobie założy jakieś nowe studio i zacznie jakąś nową grę tworzyć. I da się kupić przez Epic. Bo on nigdy nie był tak jakby szefem, tylko on był człowiekiem, który... No właśnie, a wszyscy kojarzyli go jako takiego Master Chiefa z Epic Games. Ale wiesz co, ja tylko trzymam kciuki, żeby wiesz, Gears of War nie uciekło. No tutaj People Can Fly robi nowego Judgmenta. No zobaczymy, co będzie dalej. No Adrian Chmielarz też odszedł, więc nie wiem, co się dzieje. W ogóle twarze Gears of War odchodzą. Ale może potem się okazać, że wiesz, że tak naprawdę to oni byli tylko twarzami, a tak naprawdę te najważniejsze rzeczy robili ci, o których zazwyczaj nie słyszymy, a kredyty przewijamy, więc nie czytamy nawet, kto siedział przy naszych ulubionych tytułach. Szkoda. Może w ogóle do tego studia, co Adrian Chmielarz sobie teraz założył, przyjdzie... Z Cliffy właśnie dołączy, czyli po prostu będzie podróbka Gears of War zrobił. Ja cię, to by było. No, a nie, no bo Polski nie przyjedzie tutaj. Za małe pewnie zarobki by miał. W Polsce? Nie? No. Myślę, że jakby się... My uciekamy do Stanów Zjednoczonych, żeby zarabiać pieniądze, bym przyjechał do Polski, żeby co? No właśnie. Nie, no dobra, mamy piękne kobiety, ale nie aż tak piękne. Nie, no żartuję, pozdrawiam wszystkie panie, które słuchają GNM Plus w tym momencie. Nie, no ale szkoda by było, jakby po prostu rzucił to branżę, no bo co? Unreal zrobił Gears of War, zrobił... To już wystarczy, zrobił dwa... Shadow of the... Complex? Jak to się Shadow Complex. Shadow Complex. Tak. Właśnie. To były fajne. Kilka fajnych takie tytułów, jeszcze tam wcześniej, nie wiem jakie. Ale mógłby zrobić takiego Unreala, taką powrót do korzeni, bo no w sumie ten ostatni był taki trochę średni. Mi się podobał, mówisz o trójce? No. Bardzo był fajny. No ale nie fajniejszy od poprzednich części. Nie wiem, mi się podobał. Ale zobacz, kurczę, taki człowiek ma w swoim portfolio dwa zajebiste tytuły, po prostu Gears of War i Unreal. No i to już wystarczy, żeby... Każdy go weźmie. Każdy. Bierzemy go? No, dobra. Będzie u nas pisał. Newsy. Angielskie newsy. International. Gramy na maksa. Tak jak Eurogamer, który teraz w Polsce się pojawił. Jak ci się podoba ich materiał? Nie chcę hejtować kolegów z branży. Ale... Znaczy, oni są... Arkan? Nie wiem, jak to się czyta, to jest jakieś dziwne. EU. Oni chyba mieszkają właśnie w Wielkiej Brytanii, ten koleś mieszkał, więc pewnie dlatego go wzięli do Eurogamera. Nie wiem, polskiego. No bo trzymam kciuki za jeszcze lepsze materiały. I znaczy, dużo więcej to tych materiałów. Jakby to, że się pojawia Eurogamer, to jakby taka... To fajnie. No jakby podkreśla ważność naszego rynku, nie? Prestiż. Znaczy, że warto inwestować, nie? Polski nie rynek sądzisz? Warty. Jasne. No ale no, Eurogamer jest, nie? No super, a wcześniej nie mieliśmy live'a tak długo. Cały czas nie ma oficjalnego Nintendo w Polsce. Juhu! No ale może kiedyś będzie już. Eurogamer jest. Jeszcze przyjdzie IGN, GameSpot. Tak, w ogóle a w będzie Tunezji super. Kobiety przestaną nosić burki. No właśnie. Wrócimy do was już za chwilę. Kolejny temat, ostatni temat w GNM+, to co to będzie? O, Medal of Honor. Zostańcie z nami. No i wracamy po krótkiej przerwie. Tak. GNM Plus, 41 odcinek. Tak, 41. Jak myślisz, o co chodzi? Z Medal of Honor Warfighter? Tak. I pewnie o te wyścigi, pościgi, bo ostatnio usłyszałem o tym, to aż się uśmiechnąłem, myślę sobie. Właśnie, będą pościgi w Medal of Honor i normalnie pomagają im ludzie odpowiedzialni za poprzednie Need for Speedy z Black Boxa i Criterion, ci ludzie, którzy odeszli. I nagle przyszli znowu do Electronic Arts, żeby zrobić tym razem w Medal of Honor. Ty, ale to nie jest głupie, bo na przykład jak mielibyśmy sobie przyrządzić posiłek, mogliby wziąć kogoś od Cooking Mama. Jak na przykład mielibyśmy, nie wiem, zabijać potwory kogoś tam z Dead Space'a, polecieć gdzieś w kosmos w Medal of Honor, też Dead Space'a, albo na przykład jak mielibyśmy mieć wyświetlacz na plecach, to
z Dead Space'a. To byłoby ciekawe. Tu biorą kogoś z Need for Speed'a. Ale taki wyścig, no kurde. Po co? Wyścig Medal of Honor, po co? Jak to? Dlaczego? Jak to by... Znaczy tam, bo zwiastun też wyszedł. I wyobrażasz sobie gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, prawda, pustynia i nagle stoi Lamborghini Gallardo, my tam siadamy z giwerami, zdejmujemy dach, rozpruwamy, żeby wystawać z niego i naparzać z RPG w przeciwników. Nie no, na zwiastunie to był taki zwykły Jeep, który po prostu sobie przez targowisko jechał tam, rozwalałeś wszystko, co tam było i to wszystko, nie? Frostbite 2, więc są możliwości do rozwalania wszystkiego wokół, ale skoro no nie wiem, trochę dziwne, dwa, to naprawdę. Zróbmy rozpierduchę, super. I też może odchodząc od tematu ścigałki w Medal of Honor, powiedzmy, że na Xboxie się pojawi na dwóch płytach Medal of Honor. Jak Battlefield. Jak Battlefield, i dokładnie. Będzie można sobie dorzucić dodatkowe tekstury. Tak. Nie dorzucić dodatkowych tekstur do tej gry, no to jak kupić Lamborghini bez kół, no bez sensu. Fajnie, mam Lamborghini, ale czemu nie jeździ? O, bo nie ma kół. Także... Ale możesz sobie kupić później. Później, tak. Także polecam jednak zainstalowanie, to dużo daje tekstury, no, są ważne w grach. Na pierwszej płycie będzie single player, na drugiej multiplayer. No i spoko. Dosyć standardowo. Ludzie tak to strasznie hejtują, ja tego tak nienawidzę. Przecież raz zmienia się płytę podczas gry, albo się po prostu od razu włącza multiplayer. Co to komu przeszkadza? My wiesz co, ja nigdy nie grałem w jakąś grę Max na Payne Xboxie. 3 na przykład, zobacz, jest taki. Blue Dragon, Lost Odyssey. Jest ale nie grałem w żaden z tych tytułów, które musiałem zmieniać płytę. Żaden? Żaden. Pożyczyć ci Blue Dragona? Coś zmienisz płytę, zobaczysz jak to jest. Jej, zmieniłem płytę! Achievement Unlocked, Disc Changer. Się zastanawiam, jak to w ogóle zostaje tak, że wyciągasz płytę tak jak... i gdzie te dane, które są wyświetlane na twoim na telewizorze, gdzie one? No ja na przykład jak masz Xbox S 4 GB pamięci i cały zawalić, że zostanie ci jeden kilobajt. To jest gdzieś w jakiejś takiej pamięci, taka, na pewno jest takie magiczne miejsce. Nie, no jest, tam magiczne, 250 MB chyba. Bo... No jest takie magiczne miejsce, gdzie tam nikt nie może wejść, ale ono istnieje. Na pewno. Tajna wróżka, wróżka zębowa tam jest, tajna siedziba wróżki zębowej. Właśnie. Arena 51 w tak. USA. Arena? Area. Area. Albo Arena, no. Arena. Arina wiem. To dobra koleżanka z Ukrainy. To już jest chyba dobry moment, żeby kończyć, bo kiedyś ktoś powiedział, żarcik o Ukrainkach już nie pracuje w radiu, a my cały czas radiowcami jesteśmy, więc właśnie. Zapraszamy na audycję Gramy na Maxa, która w każdą niedzielę o 19 na naszego Facebooka facebook.com/gramynamaxa.pl, na YouTube'a youtube.com/gnmcrew. Na kolejny podcast GNM+. Za tydzień już też, mam nadzieję, postaram się. Tak jest, na GNM Charts. GNM Charts, czyli lista przebojów z gier wideo. W ogóle bardzo dużo robimy, jak gramy na Maxa, więc szerujcie, lajkujcie. Ja bardzo lubię, jak wy hejtujecie. Ja i tak przede lubię. Wszystkim komentujcie. Tak, bo to jakby... dobrze, czy to źle, łapka w górę, czy łapka w dół. My i tak dostajemy za każdą z łapek 50 zł. Także. Bo czasem myślę, że po prostu nikt tego nie słucha, jak nie ma komentarza. Nie dostajemy 50 nawet jak ktoś złotych. Hejtuje, no to okej, ktoś naprawdę. Słuchał i pohejtował. Naprawdę. Fajnie jest. Naprawdę nie dostajemy 50 zł za każdą łapkę. Ale klikajcie. No tak. Do usłyszenia, Mateusz Widut, Paweł Typiak, to był GNM+, numer 41. Hejo.